I think they have a good team. The last game they played very good, but for me, they don't play the other games. They don't play as a team. So we just go and see how we goes tomorrow. Czyli Jagiellonia dla mnie na pewno jest zespołem takim trochę nieobliczalnym. Potrafi na wyjeździe w te mecze, które rozegrała ostatnio, zagrać dobrze, konsekwentnie i co jest najważniejsze, bez straty gola. To jest na pewno taki dobry sygnał z ich strony. No troszkę są podobni, tak na pewno, ale myślę, że tutaj z tych zawodników takie bezpośrednie porównanie, na pewno sporo atutów ma jeden i drugi. Oczywiście Ugo znam z pracy w dłuższym wymiarze czasowym, dlatego wierzę, że to mi też trochę pomoże. Natomiast no, Tomas widzimy, że z każdym meczem jest takim dobrym filarem tej naszej defensywy i na pewno tutaj z całą tą defensywą zgrywa się, jest coraz pewniejszym punktem. Chcielibyśmy, żeby to było zdecydowanie jeszcze lepiej, ale na ten moment możemy mówić o jakiejś poprawności w jego wykonaniu. Odpowiem panu, jak zagra więcej meczów. W tej chwili ma ich mało. Oczywiście jest z pierwszym zespołem, miał okazję mniej grać meczów o stawkę, więc to też siłą rzeczy u niego na pewno z każdym meczem, z każdą minutą rozegraną ta pewność gdzieś się rodzi i wierzę, że tak będzie. Na pewno wszyscy doskonale wiemy, no mamy zawodnika w kadrze młodego i też on musi stanąć na wysokości zadania. Po rundzie będziemy się zastanawiać, jaki to jest w tej chwili dla nas zawodnik i czy możemy w przyszłości na niego liczyć. Nie ma tutaj zawodników odsuniętych, nieodsuniętych. Były kary, oczywiście panowie troszeczkę poszliście tak daleko, że to są jakieś nie wiadomo jakie kary. Po prostu mamy swoją listę i swój regulamin. Jeżeli zawodnik wykracza poza pewne normy, musi ponieść konsekwencje. I to nie tylko, to nie jest nowość w naszym klubie, ale we wszystkich klubach tak jest. I pewnie, że to nie jest jakaś super metoda, ale taka doraźna, którą muszą też poczuć zawodnicy, że są częścią drużyny, odpowiadają ważną częścią i każdy zły, nieprzemyślany ruch jest w konsekwencji ponosi cały zespół. Dlatego w przypadku, kiedy pierwsze jakieś instrukcje spokojne nie działają, no idzie się dalej. Dlatego były takie, a nie inne decyzje. Myślę, że zawodnicy wiedzą. Daliśmy po raz kolejny im do myślenia w niektórych sytuacjach właśnie takich, gdzie nie chodzi o to, że oczywiście ja rozumiem kartkę, jeszcze raz powtórzę, w ferworze walki i w takiej sytuacji, gdzie zawodnik potrafi to rozważyć, że dla dobra zespołu tą kartkę gdzieś tam łapie, ale jeżeli jest to nieprzemyślane, jest to nieodpowiedzialne, to takie działanie tutaj też nastąpiło. Yeah, I think I should, because I have a lot of chances of shooting to the goal, but sometimes I just lose the technique of shooting at that moment. So, but I think tomorrow is going to be a great day for me. I think so. Bruno, ostatni chyba jego ten ta karencja, czyli ten mecz, i wierzę, że już chyba przepisy mówią o tym, że możemy nawet w meczu młodej ekstraklasy już w niedzielę tego zawodnika puścić do gry i to będzie też dobry moment, bo przed meczem przyda mu się takie spotkanie i w to wierzę, że tu w niedzielę w młodej ekstraklasie go zobaczymy. Trudno, taka była decyzja ekstraklasy i musi tą karę ponieść i wierzę, że tylko wyciągnie dobre wnioski z tego i na pewno to odczuł. Widzimy w treningu, że mocno to przeżywa, ale jest to zawodnik, który na pewno widzę, wie, tutaj jeszcze pokaże się z bardzo dobrej strony i wierzę, że w przyszłości będzie to ciekawa indywidualność. I'm going to say playing here has been very good for me. It gave me the chance to show myself out, you know. And playing in the midfield is a new thing. And it depends on the coach where he wants me to play. Anywhere he wants me to play, I'll play. I'm just doing my job, that's it. Ja może dodam, że
widzimy po tych 40 meczach, tak jak Pan powiedział, jakiego mamy wszechstronnego zawodnika młodego, który na pewno jeszcze na taką mocną specjalizację przyjdzie czas i może to będzie przyszły sezon. Zobaczymy też otoczenie i kadra zawodników, którą mamy, też w niektórych sytuacjach zmusza szczególnie sztab szkoleniowy do niektórych działań i może takich ustawień, ale ja się cieszę, że jest to zawodnik wszechstronny, który wypełnia w dobrym stopniu, na dobrym poziomie te zadania, które mu powierzymy, chociaż czasami są oczywiście nie dla niego nowe i nie są komfortowe, jeżeli chodzi o ustawienie.